Kiedy miałem 5 lat, po raz pierwszy w czarno-białej telewizji zobaczyłem duet fortepianowy Marek i Wacek. Przepięknie grający pianiści na dwóch fortepianach, w białych garniturach. Też nic dziwnego, że zdobyli pół świata i całą Europę. I postanowiłem sam taki duet założyć. Szkoła podstawowa to jeszcze nic, ale w średniej poznałem Marka Gidaszewskiego, z którym gramy do dzisiaj. Właśnie w podobnym duecie, chociaż w innej stylistyce. Potem Akademia Muzyczna, no i to wszystko, co się działo z nami. Tak mówić, że całe życie, ale taka jest prawda. Taka jest prawda. Nie dosyć, że jest to najpiękniejszy instrument na świecie, bo nie ma piękniejszego, kiedy się patrzy na... Nie ma. Do tego może być ładnym meblem, ale jeśli jest dobry, to siedzi przy nim dobry pianista, to można hipnotyzować ludzi takim duetem, fortepian i pianista. Maciej Markiewicz to mistrz łączenia stylów, głównie klasyki z boogie-woogie. Jestem klasycznym wykształconym pianistą tutaj po naszej Poznańskiej Akademii Muzycznej w klasie profesora Waldemara Andrzejewskiego. Ale od lat bodaj 15 staram się robić coś, czego pianiści dotąd nie robili, czyli pomieszać dwie stylistyki. To jest bardzo, bardzo odległe. Amerykański styl lat 20. i 30. boogie-woogie z muzyką klasyczną. I udało mi się zebrać tyle materiału, żeby wydać płytę Classic Meets Boogie, gdzie etuda rewolucyjna jest pokazana zupełnie inaczej ze względu na charakterystykę lewej ręki właśnie w muzyce fortepianowej boogie-woogie i Marsz Turecki i kilka innych przebojów. Także w tej chwili jest to, myślę, coś, czego inni nie robią, bo pianiści klasyczni gardzą muzyką boogie-woogie, bo to jest muzyka improwizowana. Powstawała w podejrzanych miejscach. Często ci muzycy czarnoskórzy z Chicago nie znali nut, a więc byli gorsi dla tych wysoko wykształconych. Natomiast czarni pogardzali białymi, bo tak było, taki był czas. Także nie zdarzyło się jeszcze w historii muzyki, żeby pianiści, pojedynczy pianista, bo były próby, że pianista boogie-woogie z pianistą klasycznym coś tam chcieli razem zrobić, ale to tylko się na próbach skończyło.
Natomiast nie ma pojedynczych pianistów, którzy łączyliby te dwie stylistyki. Że czeka mnie kolosalna robota, ale ja też wiedziałem, co jest nagrodą. Po prostu pięcioletnie dziecko nie myśli o tym. Nagrodą? No właśnie, pięcioletnie dziecko nie myśli, jak z tego wyciągnąć kasę, jak wystąpić na wielkiej orkiestrze świątecznej. Nie, pięciolatek myśli tylko o jednym, żeby grać na fortepianie jak najpiękniej, jak najcudowniej. Ręce są za małe, więc jeszcze nie chwytają oktaw. Ja czekałem na to, żeby te ręce mi urosły, żeby miał długie palce, żeby mógł po prostu grać i czuć. To jest, myślę, pewien rodzaj wolności, który jest nieprzekładalny na żadne finanse, na nic. Miejmy nadzieję, że już niebawem na polskim rynku pojawi się kolejna płyta Macieja Markiewicza, tym razem zatytułowana Katarzys. Tego życzymy artyście i nam, słuchaczom.